równolegle do rosnącej władzy i pozycji Daniela Obajtka rosły też niejasności wokół prezesa Orlenu. W tym czasie powstały setki publikacji medialnych, dlatego wszystkich kontrowersji nawet nie jesteśmy w stanie wymienić. Drodzy Państwo, znaczy ja mogę tu mówić godzinami. Ziobro z urzędu powinien wszcząć postępowanie prokuratorskie. Nie tylko dziennikarze, ale również parlamentarzyści domagali się wyjaśnień w czterech głośnych sprawach. W jednej z nich taśmę opublikowała Gazeta Wyborcza. Z ustaleń Gazety Wyborczej wynika, że Daniel Obajtek kierował prywatną spółką, gdy był wójtem, choć zebrania tego prawo. A tak tych z kursu wykopcimy, że hej. Jeździcie, pilnych chłopaków, żeby jeździli, zagęszczali rynek szynek. Wszystkie sprawy do mnie. Nie, no to są stare jakieś historie. Panie prezesie, chcieliśmy doprecyzować jedną rzecz. Media opisywały też kolejne zakupy nieruchomości przez prezesa Obajtka i zadawały pytania, czy pozwalały na to jego dochody. Oglądał pan akty notarialne. Oglądałem, ale teraz i nie wstyd było panu? Mamy nową prywatność? Informację. Nie, pan sam zaprezentował nam te akty notarialne, więc pan, pan na to zgodził, prawda? Oczywiście. Interwencje dotyczyły także rekordowo wysokich marż na paliwa w czasie kryzysu naftowego. Wtedy, kiedy obniżała się cena ropy na rynkach światowych, my mieliśmy w dalszym ciągu rekordowo drogą benzynę. Tak mocno hejtują Orlen. Ogromne kontrowersje wzbudziła też sprzedaż części rafinerii gdańskiej za nadzwyczajnie niską cenę i oddanie nad nią kontroli Saudyjczykom. Wie pan, do czego dotyczy prawo weta? Nie jest pan przygotowany, niech pan nawet pytań nie zadaje. Nie wiem, na czyje zlecenie działacie. W tej sprawie Orlen nie wpuścił do firmy wizytatorów jednej z najważniejszych instytucji kontrolnych w Polsce. Bo nie dostaliśmy takiego wezwania, nie ma takiej kontroli. Kontrolerzy nawiązali kontakt z jednostką kontrolowaną, jaką był PKN Orlen. A prokuratura zaczęła wzywać na przesłuchania nie pracowników Orlenu, a kontrolerów NIK. Po raz pierwszy spółka Skarbu Państwa, która dysponuje miliardami, odmówiła kontroli tych środków w Najwyższej Izbie Kontroli. No to jest cały szereg spraw, które każda właściwie mogłaby kogoś takiego jak Obajtek pozbawić stanowiska. A jednak nie pozbawiła.